dzień dobry, ja już na stanowisku. Kochani, dzisiaj na pikierka, ale po ostatnim batowaniu zapomniałem wziąć tycy do podbieraka. Więc dzisiaj mamy, o, krótki podbierak, no ale mam nadzieję, że to mi nie popsuje dnia. Dzisiaj chlebek, później wam pokażę co, jak, gdzie i kiedy. No i co, łowimy. A, zapytania były odnośnie wędki. Powiem wam, Katsudo, naprawdę rewelacja. Kołowrotek mam Matrixa, żeby nie było. Horizona 4000, to zobaczcie sobie, starszy trochę. O. Do tego oczywiście ja łowię na plecionkę, ale na plecionkę od JMC. Próbowałem różnych plecionek i jednak ta spinningowa, ośmiosplotowa, jak akurat biorę zielono, jest najbardziej delikatna, czuła, no powiem wam, ślizga się po przelotkach, nie ma tego dzwonienia, co mnie cholernie irytuje i naprawdę jest mocna. 008 plecioneczka i do wody. Także dzisiaj siadam, łowię, bawię się, parę godzinek mam, to korzystam. O, a dzisiaj mało ludzi, nie ma nikogo. O, tam jedna osoba, tu gdzieś druga, tam trzecia, także mogę łowić. Zaczynamy. Oczywiście chlebek już przygotowałem sobie, zobaczcie. Tu jest pierwszy, zrobiłem sobie niedużo pieczywa, fluorowałem. To jest zrobione takie, no przeze mnie twórcze, jest to chlebek grubsze. O, zobaczcie, pozycje są trochę grubiej. Do tego dałem konopi, też je mieliłem, prażyłem, cudowałem. O, są grubsze kawałki chlebka. To będzie takie, co któryś rzut będę dawał. A tu mam swój, o, ulubiony towarek, przygotowany. Także chlebek jest, wszystko jest, wykrojniki są. No to bawimy się z łowieniem. Także zasuwam pod nęcę 2-3 koszyczki, zobaczę, co się będzie działo. No dobra, zaczynamy dyskotekę. Zestaw to powiem wam, na razie gumki nie mam, bo mam przepon w miarę mocny, dwunasteczkę. Jest na przelocie, o. Na lajcie. Także najprostszy zestaw, jaki może być, a tam się nie bawię w jakieś dyrdy mały, bo szkoda czasu mi. Teraz tak, kochani, chlebek. No to co? Wykrojnik jest. Raz. Dwa. Na haczyczek, pyk. O, proszę. Poprawić. I mamy gotowe, tak? Bez zbędnych tam jakichś dziwnych rzeczy. Więc tak, weźmiemy sobie troszeczkę tego. O, zobaczcie, troszeczkę wezmę sobie tego. Dopełnię koszyk zwykłym chlebkiem, żeby to mi się, o. I celujemy w mokre. Pamiętajcie, tylko w mokre. Ja dzisiaj bliziutko, nie łowię daleko, bo to ryb jest od cholery, szczytówka się trzęsie jak diabli, więc nie ma sensu tutaj dawać im za dużo jedzonka. Podkręcić troszkę sobie, ustawić wszystko i próbować coś dzisiaj jeszcze złowić. Także pyk, zostawiamy. O! I czekamy na branie. Proszę, rzut pierwszy i od razu jest rybka. Co nam się zameldowało? Ależ ten kij się wygina. Co my tu mamy, kochani? O, zobaczcie, jest płocie. Na dzień dobry. Płoteczka się nam trafiła. Proszę, to od razu się zaczęło. Super. I oto właśnie w tym. Chodź, ja wiem. O, uciekaj. Łotoczka. Thank you.
Leszczyk się trafił. Uciekaj. Kolejna płoć. Jedna za drugą. Teraz leszczyk. I kolejna. Chodź. Ajajajajajajajaj. Ale walcz. O, piękna płoć. Powiem wam, bardzo ładna. O, płoć łuchna. Nałowić. O, zobaczcie, jeszcze tak, chlebek mi zostawiła. Do zobaczenia. Zestaw na jaki łowię. Powiem wam, przeszłem teraz całkiem na ultra. Całkowicie, zobaczcie, mam gumę. Jest zamontowana, o, ona wyciąga. Dałem jej około 20 cm. Oczywiście koszyczek, o, z boku przelotowo. Przeponu mam jakieś 50-60 cm. Jadę cienko, haczyczek 16. Żyłeczka, kochani, 0,12. No i ten amortyzator, który mi tam pomaga, czyli feder guma. Ja akurat używam 0,6. Zmieniłem sobie teraz szczytówkę na zieloną. Niby jest sztywniejsza, ale powiem wam, że lepiej będę widział brania przy tej pogodzie, bo jest pochmurno strasznie. Czasami deszcz popada. Ta biała jest dobra, nie powiem. Ale jakoś tak, ten zielony bardziej mi kolorek pasuje. Bardziej go widzę. Może to starość. Ale o, zobaczcie, jak szybko. Ryby jest od groma. Naprawdę jest jej w brud. I co chwilę się trafia leszczyk, płoć, krąpik. Także nie mam czasu się nudzić. O, i tylko walo. O, zobaczcie, widzicie? Od razu siedzi, zobaczcie. To jest moment. Ale ten kijek sieknie. Ale o to mi właśnie chodziło, żebym miał zabawę z holu. Nieważne, czy ta ryba ma 20, 30, 50 cm, jest ubaw. Nie z tej ziemi. O, i patrzcie, i mamy krąpika. O. Od razu po rzucie trafił się krąb. Uciekaj, maloto. O, papa. No i tak, od nowa, kochani, się bawimy. Jedziemy, chlebek. O, proszę bardzo. Jest zrobiony. Zakładamy.
O. Poprawiamy troszkę, nie ma tam, żeby coś tam innego robić. O, pyk, trochę konopi dorzucimy sobie i czekamy na te płociewa, te krąpie i leszcze są przy okazji tak zwany przyłów, jak to wszyscy mówią dla mnie, a ja szukam płoci, więc rzucamy dalej, pyk. O, idealnie. Cześć, łabądź, podjadłeś? No to się cieszę. Delikatnie odstawiamy sobie kijek, naciągając oczywiście plecionkę. O, pyk. I czekamy na te ruszenie tej szczytówy. O, zobaczcie, ile tam ryby jest. O, i już następna. Ja mam tak cały czas, non stop. Nie ma wolnych przelotów. Cały czas ryba bierze, nie dadzą mi ani zapalić, powiem wam szczerze, ani coś wypić, ani coś zjeść, bo cały czas są brania. O, i teraz mamy piękną płotkę. O, żeś mi poplątałaś. Ale to akurat jest proste wszystko do rozplątania. Oczywiście wyczepiać. No powiem wam, że potrafię na ten chlebek naprawdę chapnąć i sobie nie żałują. O, oddaj haczyka. O, uciekaj, płoteczko. No, bardzo ważna rzecz, wyczepiać to jest rzecz pierwszej potrzeby na rybach. O, już. Zobaczmy, co ona nam tu narobała, szyba. No, powiem wam, nic strasznego, myślałem, że będzie gorzej. No to wszystko jest to. O, bardzo proste do rozplątania. No, no, no. Miało być proste. Więc proszę się odplątać prosto. O. Widzicie, co te ryby robią? Czy wy to widzicie? O. Pyk. I zobaczcie, już mam rozplątane. Miało być źle, jest dobrze. Więc z powrotem. Chlebek. O. Nabijamy. Troszkę go poprawiamy. Do tego oczywiście dajemy chlebek, troszkę konopi. O. Koszyk zapełniony. Rączka wyczyszczona, więc kochani, co znowu? Kolejny rzut, tak? Pyk. I niech leci do dna. Opadło. Teraz można troszkę to podciągnąć, żeby szybko nam się ułożyło i żebyśmy widzieli brania jak najszybciej, jak szarpnie. O, zostawiamy i jest bajka. I czekamy znowu. Bardzo finezyjne, delikatne łowienie, ale dające taką frajdę. Te ryby, powiem wam, tak są silne. A do tego plecioneczka cienka, delikatny kijeczek, no. I można zrobić rzeź na wodzie. Gdzie koledzy wędkarze mogą dostać kociokwiku z drugiej strony. O, zobaczcie, to jest chwila, moment i ryby już podchodzą. Buszują w koszyku. No ja czekam na takiego, o właśnie, na takie, o konkretne, zobaczcie, i następna. Widzicie? Takie są cały czas brania. Non stop. Chlebek naprawdę pobudza te ryby do brań. I to tak porządnie. O, i się wypięła ryba. A chlebek, zobaczcie, został. Był leszczyk, albo ładna płoć była. No ale ja tam się tym jakoś nie martwię. Montuję. No to poproszę płoteczkę. Dziękuję.
wyciągnąć. O, i sobie można. Pyk. I sobie stoi. I czekamy na kolejne branko i kolejny fajny hol. A naprawdę dzisiaj jest tu puściutko. Tam jeden pan, tu drugi pan obok mnie na spławik coś tam wyciąga. Co jakiś czas na grunt. O, zobaczcie. Ja mam tak cały czas. O, nie ma pustych przelotów. Albo jest od razu branie i ryba, albo jest puste. Ale w większości 3/4 to jest branie i siedzi na haku. O, kolejna płoteczka. No widzicie, jak to się fajnie można, ale mniejsze te płocie są. Dwie takie były ładniejsze, a większość dzisiaj, zobaczcie, chlebek zostaje na haku, nie ma żeby gdzieś tam spadł czy coś. Naprawdę jak jest dobrze zrobiony, to mu nic, kochani, nie przeszkadza. O, zakładamy sobie. O, pyk, zobaczcie. To akurat jest drena na 7 mm. Tu jeszcze gdzieś drugi powinien być, na pewno w pudełku jeszcze jest większy, mniejsze. Matrixa jeszcze są, jest tego naprawdę, powierzcie, od groma, co kto woli. Jedne są wsuwane, drugie nie. Można sobie naprawdę zamówić, kupić. O, no dobra. Leć po płotkę. O. Ależ tam ryby, ta szczytówka, o, co chwilę, bach, bach, zanim spadnie do dna, to powiem wam, wytłuczę się o te ryby. Ale to są leszcze w większości, a mi chodzi o płocie, dobrać się do tych dużych płoci. Także czekam. Następna rybeczka idzie. Chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź. O, płociunia, zobaczcie, jaka ładna. I takie rybki to można łowić, no nie? O, tak ładnie zapięta. Pyk, uciekaj. I tak co rzut, co rzut, co rzut. O, dwie kromeczki. Puszczamy o haczyk w to. Powiem wam, no proste, normalnie jak cep. Nie ma tutaj nic trudnego. To dajemy trochę konopi rybkom. Ugniatamy oczywiście nie za mocno, bo nie można tego ubić, to ma pracować. I siup. O. Po kolejno. Naciągamy. O. I poczekamy sobie. O, proszę. O, widzieliście? Nie zdążyłem. To jest właśnie łowienie na chlebek. Tym razem ryba mnie przechytrzyła. Zobaczcie, chlebek jest. Nie spadł. Widzicie? Złapała, ale... ale chlepo. Cały czas jest. Więc nabijamy znowu. O. Ten widzę, że już tam pozaznaczali. Kosztycy od podbieraka dzisiaj nie wziąłem. Zobacz. No i wszystko takie, o. Takich płoci jest. O, jak ładnie chlebek jej widać. Bo mu nie przestały chyba brać. O, pyk. Uciekaj. Chodź, płociunia. Chodź, chodź, chodź. O.
Łuzieś dostała w buchczek. No chodź, chodź. O, pa, pa. Siadają w tych dobrych miejscach i oni nie mogą nic złowić. A ja bez zanęty, bez niczego siedzę, o i co rzut, to ryba. Nie, tam na patelni tak ma na pewno. Ależ wlazły. No coś pięknego. O. Kochani, płoć za płocią. Chodź tu, maleństwo. No, zobaczcie. Piękna. Naprawdę. Naprawdę piękna płoć. I te kolorki. Aj, uciekaj, kochanie. No tak, lajfik nie wypalił. Coś GoPro zaczyna szwankować. Ale muszę to rozgryźć, żebyśmy mogli sobie spokojnie połowić ryby. O, ja oczywiście. Co, chlebek. I jadę dalej. Z koksem. I tak cały dzionek. Popołudnie pięknie. Co rzut, to płoć. Parę godzinek łowienia, jest godzina, już wam mówię, 14.40, powiem wam tak, dobrze zacząłem łowić od 10.30, to już tak łowiłem i praktycznie cały czas płocie, nie mam może ci takich wielkich, ale takie do 30 cm trafiają się praktycznie co rzut, to coś takiego siedzi. Jak nie leszczyk, jak nie krąpik, ale przeważnie 90% to płocie, za którymi się ustawiłem, o, z tym. To jest właśnie mój zestaw podstawowy na płocie. Chcę odizolować leszcze i inne ryby. O, i zobaczcie, już z powrotem coś skubię. Dotknęło tylko. O. I uciekło. Dobra, trzeba łowić dalej. Także ja się biorę. Jeszcze mam godzinkę łowienia, także korzystam. Czekamy. Nawalnięcie w szczytułę. Powiem wam, że normalnie na zabawa. Widzieliście? Kopyk, nie opyk. Ale to było popleciące, więc czekam na mocniejsze uderzenie. Jak już walnie, o, chlebek. Widzicie? Zobaczcie. O, poczekajcie, zamontuję kamerkę sobie na czapce, żeby nie było, żeby mi nie spadła. O, rybka sobie siedzi. Jest. O, i prawdopodobnie płoć. No, na pewno płotka. Na 100%, to proszę, zobaczcie, jaka ładna. O. Piękna jesteś. Ładna, gruba płoć, kochani. Także, jak widzicie, chlebek selektywnie podaje mi ryby.
dlatego na niego łowię, bo chcę tych płoci się nałowić. A biorą. To bierzemy się za robotę. Znowu chlebek kujemy. O, dziurek już tam narobiłem. Pyk. O, koszyczek. I na wodę. Znowu przyszło ryby, a nie było. Przestały o szczytówkę walić, a teraz znowu tłuką. O, ciut się dalej postawimy. O. I czekamy. O, zobaczcie, już jest kolejna rybka. Ależ chodzi. Oho. Taka dzisiaj jest zabawa. O, zobaczcie, jaka płoć. O kurde. No powiem wam, kawał ryby. A poplątałaś mi. Ale żeś się lekko zacięła. Zobaczcie, jaka ryba. Piękna płoć. Naprawdę, ten chlebek robi robotę. I to jako. Łowię i łowię i łowię. Łódź. Płoca, płoca. O Jezu. To jest nie do opisania, kochani. O. Co rzut, to mam rybę. O, też taka ładniejsza. Też już nie taka malutka. O. Płoć za płocią. Uciekaj, mała. Nie ma pustych przelotów. Uwierzcie mi w to. Nie wiem, co im się teraz stało. Czy po południu po prostu biorą lepiej. Nie mam pojęcia. Ale żrą jak głupie. O. Chlebek, zobaczcie. Pyk. O. Krążek wychodzi. Poprawiamy jej i o, i jest. Taka filozofia łowienia na chleby. Teraz tylko, aby kosz zapełnić. O, proszę bardzo. I celować. O, tam mieć. O. Pyk. Już mamy w wodzie, także odstawiam kijek i czekam na kolejną rybę. No nie ma innej opcji, kochani. No. Warto było przeczekać deszcz, ulewę, kiepską pogodę, wiatr. Teraz się uspokoiło wszystko. Zobaczcie, niebo częściowo jest błękitne. Gdzie nie gdzie, przestało padać. Jest fajnie, można sobie posiedzieć, połowić. Ostatnia godzinka, zobaczymy, nam nie cała już, co się jeszcze nam trafi. Liczę, że te ryby będą brały cały czas. No, nie mam pustych przelotów. O. No nie mam, zobacz. Widzicie, mogę z wami siedzieć. Chciałem live'a zrobić, to byście dopiero zobaczyli, co można i jak. Nie ma tu czasu po prostu, no. Cały czas ryby. Oj, chodź. O, i kolejna płoteczka. To jest po prostu, o, zobaczcie. A na tym pikierku to mówię, tak to czuć wszystko. Chodź. Grubsze przeszły. O, muszę wziąć mój magiczny podbierak. Przeszły grubsze rybki. O. No. Dużo grubsze.
No. O, proszę. Piękna, gruba płoć. O. Oddaj haczyczek. O, jeszcze chlebek ma. Piękna. Uciekaj. Uciekaj. O, to jest właśnie to. I znowu parasol musiałem zamontować. O, zobaczcie, od razu. Jeb. Już sieci. To jest coś nie do opisania. Nie dadzę mi te ryby posiedzieć bez niczego, no. I czy pada tak jak teraz, czy nie pada. Jeden gwizdek cały czas, płocie, płocie, płocie. Cieszy mnie to, że leszcze już odeszły, ale cały czas płotki. O, i to takie, powiem wam, fajne te płoteczki. O, takie deszczowe. Spokojnie na gumie mam, także mogę sobie pozwolić to podnieść. O, płoć jest ładna. Trzeba ją tylko, o, wyjąć jej haczyczek. O, zobaczcie. I chlebek jeszcze został. Uciekaj. Widać, że pieczywo jadła, więc interesuje ją również pieczywko. Fluo, czyli o to właśnie chodziło, żeby te ryby skusić. Cały myk w tym, żeby właśnie one brały. I z powrotem. Na haczyk zakładamy. O, pieczywko. Pieczywko w kosz. A i przez ten parasol ciężko jest i rzucać. Nie ma człowiek już tyle luzu. O, pieczywko sobie idzie. No i trzeba tak rzucić, żeby się nie zaczepiło mi tu o te krzaciory. O, ani o parasol, ani o nic, więc musimy to. O, poszło. Fuh, udało się. Kochani, udało się rzucić. Nie wierzę. O, więc teraz sobie tylko to ustawić i niech sobie stoi. Tu mamy niebieskie niebo, tu pada deszcz, tam poszły chmury. Ta pogoda jest dobitnie nie dla wędkarzy. Ale to wystarczy mieć parasol, ubrać się i możemy sobie, kochani, łowić. Jest przyjemnie, fajnie. O, i znowu mam branie. Znowu coś siedzi. Już trącają. Czyli nieźle. Także non stop. No powiem wam, ta wykałaczka robi to, co powinna. Właśnie pokazuje te najdelikatniejsze brania. Nieraz to są trzepnięcia, walnięcia, ale to i to, to już jest mieszanka wybuchowa na płocie. Ja tam dzisiaj się wyłowiłem i to pięknie, powoli kończę. O, za mną słoneczko wychodzi, także chyba już czas w domu. Starczy mi, ja wiem, wkurzam was tym mówieniem, że siedzę, łowię, ale powiem wam, uwielbiam to. Wiosna to zawsze były gruntóweczki, nie tak delikatne jak teraz. Kiedyś to były inne całkiem czasy. 100 gram ciężar, czerwony robal, okrągły kołowrotek zwany Katiuszą. Kije z włókna szklanego, ciężkie jak diabli. Oj, ale się łowiło. Został tylko sentyment, wspomnienia, a teraz rajcujemy się takim czymś delikatnym, fajnym. No zmieniło się to wędkarstwo niemiłosiernie, nie ma już tego, co było. Zaczyna mi precyzyjnie podchodzić do ryb, do każdego gatunku ryby, tak? No nie ma idealnej wędki, kiedyś była jedna do wszystkiego, teraz tak nie ma, no. Teraz ja mam też wędki pod ryby, tak? Czy pod sandacze, czy pod płocie, czy pod pstrągi, okonie, cokolwiek. No, no trzeba po prostu być elastycznym, takie przyszły czasy, no nie ma opcji.
O, no cały czas się skubię. Dobra, zjedz sobie życia smacznego. A ja powoli się zbieram, także nie patrzmy na wędkarstwo, że mamy tyle sprzętu, wszystkiego. Ja też, o, na podejście se siedzę, mikadowskim, takim ładnym, z fotelem obrotowym, mogę się obracać, no i to jest wygoda. Dla mnie to zbierałem na to, żeby mieć wygodę, przyjemność złowienia i mam to przyjemność, powiem wam. Nie siedzę w wodzie, o, mam podest umazany, bo tutaj wiadomo się łowi, ale mam pułę, no to kiedyś takich rzeczy nie było, jak ja zaczynałem łowić. Teraz to jest ekskluzyw. No i już tam walczy, chodzą kuchań. O jest, no jest, no. Dobra, wyjmijmy tą rybkę, kochani. I będziemy już powoli. Popatrz, spięła się. Widzicie, jak na złość dla was? Nie zobaczycie rybki. Uciekła. No dobra. Nie ma rybki, ale ja jeszcze parę rzutów zrobię. Z wami już się żegnam. Łówcie na pieczywko. Dlaczego pieczywo? No, bo to mi separuje resztę ryb. Mam płocie, które chcę walczyć, to przyjeżdżać. Ja dla nich tu jestem. Jak mi się uda, zrobię wam live'a na żywo, godzinnego, żebyście zobaczyli, jak się tu łowi. Postaram się tak zrobić, żeby kamera mi funkcjonowała razem z telefonem, bo telefon mi już padł. Pewnie wszyscy dzwonią, ale ja po cichu siedzę sobie, łowię. Także o, słoneczko za mną świeci. Tam poszło ciemno, ale zaraz znowu przyjdą chmury, znowu będzie lało. Łowię parę minut i uciekam. Pa, pa. Trzymajcie się.